Wiele ośrodków na świecie prowadzi badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi. Jednocześnie wiele ośrodków naukowych prowadzi poszukiwania substancji naturalnych wykazujących własności chemopreventywne. W pracowni fizykochemicznych podstaw technologii chemicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w pracowni mikroskopii konfokalnej w Instytucie Leków prowadzimy badania nad tego typu substancjami od kilku lat. Nie jesteśmy pionierami w zakresie badań nad związkami, o których mówię, z izotiocyanianami. Istnieje szereg prac, które ukazują się w literaturze światowej, dotyczących badania tej grupy związków. Niemniej jednak nie są to jakieś badania usystematyzowane. Poza tym rozległość zagadnień związanych z różnymi rodzajami nowotworów jest tak duża, że dla nas również znajduje się luka, do której mogliśmy się wbudować ze swoimi badaniami. Chciałabym przedstawić wyniki badań prowadzonych w naszym laboratorium nad tymi związkami. Materiałem badanym są komórki limfoblastoidów ludzkich, czyli limfocytów B, immortalizowanych wirusem Epsteina-Barra. Limfocyty te pobrane były od pacjentów z wrodzoną, dziedziczną mutacją w genie BRCA1. Materiał ten pochodzi z Pomorskiej Akademii Medycznej, z zespołu profesora Jana Lubińskiego. Osoby, od których pobrano komórki, są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby nowotworu piersi i jajnika. Substancją badaną jest sulforafan, czyli izotiocyanian 4-metylosulfinylo-N-butylu. Pierwszym badaniem prowadzonym było wykrycie obecności białka BRCA1 w komórkach z mutacją w genie kodującym to białko. Na zdjęciach widzimy obraz spod mikroskopu konfokalnego komórek wybarwionych przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko temu białku. Na pierwszym zdjęciu kolorem zielonym oznaczono sygnał pochodzący od przeciwciała skierowanego przeciwko C końcowi białka BRCA1. Na zdjęciu drugim widzimy sygnał czerwony pochodzący od przeciwciała skierowanemu przeciwko N końcowi białka BRCA1. Konieczne było zastosowanie dwóch przeciwciał z tego względu, że jest to białko o bardzo dużej masie molekularnej, 220 kilodaltonów i domeny występujące w tym białku występują też w szeregu innych białek. W związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia niespecyficznego wiązania przeciwciała. Dlatego też konieczne jest wybarwienie co najmniej dwoma przeciwciałami, a następnie wykazanie kolokalizacji, czyli pokrycia się sygnałów pochodzących od dwóch barwników fluorescencyjnych, ponieważ przeciwciała monoklonalne były wybarwione barwnikami fluorescencyjnymi. Tu widzimy obraz również z mikroskopu konfokalnego, łącznie z obrazem ze światła przejściowego, tak więc widzimy normalny obraz komórki. Widać tu lokalizację sygnałów w jądrze komórkowym. Widać też kolokalizację, ponieważ żółty kolor powstał z nałożenia zielonej i czerwonej barwy. Wzdłuż poprowadzonej linii widzimy wykres natężenia fluorescencji. Tu jest natężenie fluorescencji w jednostkach fluorescencji, a tu widzimy pozycję kolejno wzdłuż poprowadzonej linii. I jak widać, sygnały z obu fluorescencji, zarówno zielonej, jak i czerwonej, pochodzącej od obu przeciwciał, nakładają się, co oznacza, że występują w tym samym miejscu. Tak więc wykryliśmy w komórkach z mutacją w egzonie 5 genu BRCA1 lokalizację jądrową białka BRCA1. Kolejnym badaniem było badanie zależności przeżywalności komórek od dawki sulforafanu po 48 godzinach. Tutaj oznaczono przeżywalność komórek, a tu kolejne dawki sulforafanu. Jak widać, są to komórki kontrolne z
przyjęto, że komórki kontrolne wykazywały się 100% żywotnością i wszystkie kolejne wyniki odnoszono względem kontroli. Jak widać, sulforafan powoduje spadek żywotności komórek w zależności od dawki. Największy spadek obserwowano po podaniu 10 mikromoli sulforafanu. Na podstawie przebiegu tego wykresu wyznaczono wartość IC50. Jest to takie stężenie badanego związku, które powoduje zahamowanie żywotności 50% komórek i to dla tej substancji, dla tych komórek wyznaczyliśmy na poziomie 3,875 mikromola. Zbadaliśmy również wpływ krótkich czasów inkubacji sulforafanu na żywotność komórek i obserwowaliśmy, eksponowaliśmy komórki przez 10, 30, 60 i 180 minut na różne stężenia sulforafanu. Po tym czasie komórki były przenoszone do medium niezawierającego sulforafanu, a następnie przez kolejne 48 godzin hodowane i po tych 48 godzinach oznaczana była żywotność komórek. I jak widać, po 3 godzinach, po 180 minutach obserwujemy najwyższy spadek żywotności tych komórek, co oznacza, że 3-godzinna ekspozycja komórek z sulforafanem daje porównywalny efekt w postaci spadku żywotności jak inkubacja 48-godzinna. Kolejnym badaniem było badanie biomarkera drugiej fazy detoksykacji, czyli indukcji enzymu reduktazy chinonowej. Badanie to jest badaniem wieloetapowym, w którym końcowym efektem jest powstanie zredukowanego formazanu, którego stężenie mierzy się spektrofotometrycznie i stężenie powstałego zredukowanego formazanu jest wprost proporcjonalne do aktywności enzymu reduktazy chinonowej. Przeprowadziliśmy właśnie badanie indukcji enzymu reduktazy chinonowej w komórkach limfoblastoidów ludzkich po dodaniu sulforafanu i inkubacji 48-godzinnej. Jak widać, zaobserwowaliśmy zależny od dawki wzrost aktywności tego enzymu i przebieg tego wykresu pozwolił nam na wyznaczenie współczynnika CD. Jest to stężenie, które podwaja aktywność enzymu reduktazy chinonowej i wyznaczyliśmy ten współczynnik na poziomie 0,35 mikromola, co w porównaniu z wartością IC50 daje nam wartość indeksu hemopreventywnego, który jest odzwierciedleniem tego, jaki jest stosunek wartości hamującej żywotność komórek do wartości efektywnej hemopreventywnie. I tu wyznaczyliśmy go na poziomie około 11, co jest dosyć dobrą wartością dla substancji hemopreventywnych. Kolejnym badaniem było badanie poziomu glutationu w komórkach, również ważnej cząsteczki biorącej udział w drugiej fazie detoksykacji. I w tym badaniu monitorowaliśmy szybkość formowania kwasu tionitrobenzoesowego, również spektrofotometrycznie. I szybkość formowania tego kwasu jest wprost proporcjonalna do ilości całkowitego glutationu, zarówno zredukowanego, jak i utlenionego. Jest to badanie kinetyczne, jak już wspomniałam, mierzy się szybkość formowania tego kwasu. Tu na wykresie przedstawione są zmiany poziomu glutationu w komórkach po podaniu sulforafanu, również po 48-godzinnej inkubacji. Jak widać, nastąpił wzrost z ilości wewnątrzkomórkowego glutationu po podaniu sulforafanu. Najwyższy wzrost zaobserwowano przy dawce 1 mikromol, a po podaniu 10 mikromoli sulforafanu zaobserwowaliśmy spadek poniżej poziomu w komórkach kontrolnych, co było efektem zajścia procesu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Przejdę teraz do badania procesu apoptozy, ponieważ stwierdzono, że białko BRCA1 jest białkiem proapoptotycznym, czyli indukującym i wspierającym proces apoptozy. Jednak istnieją przesłanki, że mutacje w pewnych fragmentach tego genu powodują zmianę aktywności tego białka na supresora apoptozy. W związku z tym chcieliśmy sprawdzić, jakim szlakiem, czy w ogóle włączana jest apoptoza w komórkach posiadających mutacje w egzonie 5 tego genu. I chcieliśmy też sprawdzić, jakim szlakiem zachodzi proces apoptozy, jeśli zachodzi. Na początku zbadaliśmy, czy jest on zależny od mitochondriów. I w tym celu zbadany został
potencjał mitochondrialny komórek. Generalnie w zdrowych komórkach mitochondria są spolaryzowane, czyli wykazują potencjał. W komórkach, w których zachodzi proces apoptozy, dochodzi do depolaryzacji tych błon mitochondrialnych. Na zdjęciu widoczny jest obraz fluorescencji pochodzący z mikroskopu konfokalnego, fluorescencji pochodzącej od mitochondriów w komórkach kontrolnych nietraktowanych sulforafanem. Badanie to polegało na podaniu do komórek barwnika wybarwiającego mitochondria, który ma tę właściwość, że po wniknięciu do mitochondriów, które wykazują potencjał, następuje formowanie tego barwnika w agregaty i agregaty wykazują przesunięcie widma zarówno absorpcji, jak i fluorescencji w stronę dalszej długości fali, czyli obserwujemy fluorescencję czerwoną, zaś fluorescencja wolnego barwnika jest w paśmie zielonym, a wolny barwnik wnika do komórek, w których są zdepolaryzowane mitochondria i tam występuje w formie wolnej. Natężenie fluorescencji możemy w każdej z komórek zmierzyć i tu widoczne jest natężenie fluorescencji zielonej oraz fluorescencji czerwonej w komórkach kontrolnych. Jest to przestrzenne przedstawienie obrazu mikroskopowego. Na drugim z wykresów obserwujemy natężenie fluorescencji czerwonej w tych komórkach kontrolnych. Jak widać, natężenie fluorescencji czerwonej jest dużo większe niż natężenie fluorescencji zielonej, co oznacza, że większość mitochondriów w komórkach kontrolnych jest spolaryzowana. Po podaniu komórkom 2,5 mikromola sulforafanu obserwujemy lekki wzrost natężenia fluorescencji zielonej, co widać na obrazie, że pojawia się nam dość dużo fluorescencji zielonej i właściwie spadek natężenia fluorescencji czerwonej, co również widać na obrazie, co oznacza częściową depolaryzację mitochondriów, ponieważ nastąpił spadek ilości zagregowanego barwnika. Zaś po podaniu 10 mikromoli sulforafanu obserwujemy już praktycznie wyłącznie zieloną fluorescencję. W niektórych tylko komórkach widoczna jest lekko czerwona fluorescencja, co widać również na wykresie przestrzennym, że czerwonej fluorescencji już praktycznie nie obserwujemy, co oznacza, że to stężenie sulforafanu spowodowało całkowitą depolaryzację mitochondriów w badanych komórkach. Kolejnym zdarzeniem w kaskadzie apoptotycznej jest aktywacja caspas. Caspazy są to enzymy, proteazy asparaginianowo-serynowe, będące swoistymi egzekutorami apoptozy i ich aktywacja następuje właśnie w procesie apoptozy. Badanie, które wykonaliśmy, polegało na podaniu komórkom wcześniej potraktowanych sulforafanem substratu będącego koniugatem barwnika fluorescencyjnego rodaminy z asparaginianem. Barwnik ten, wnikając do komórek, jeżeli w komórkach są aktywne enzymy caspazy, barwnik ten jest, czy ten koniugat cały jest substratem dla tych enzymów i caspazy odcinają część asparaginianową, w komórkach pozostaje wolny barwnik rodamina, która jest hydrofilowa i nie może wydostać się z komórki i wtedy komórki, w których mamy aktywne enzymy caspazy, świecą intensywnie, wykazują intensywną fluorescencję zieloną. W komórkach kontrolnych praktycznie nie obserwowaliśmy fluorescencji pochodzącej od tego barwnika, co oznacza, że sulforafan już w stężeniu 5 mikromoli zaktywował nam caspazy w tych komórkach. Kolejnym etapem w procesie apoptozy jest zmiana symetrii błony komórkowej na skutek działania enzymów caspas. Fosfatydyloseryna jest cząsteczką, która znajduje się po wewnętrznej stronie błony komórkowej, ale w procesie apoptozy następuje jej przemieszczenie do zewnętrznej strony błony komórkowej. I to dzięki temu zjawisku możemy rozpoznać stadia apoptozy jeszcze przed zajściem zmian morfologicznych w komórkach, ponieważ w badaniu tym wykorzystuje się tę właściwość, że do fosfatydyloseryny przyłączane są cząsteczki aneksyny piątej, dostarczanej właśnie w zestawach do badania apoptozy. Ta cząsteczka aneksyny piątej wybarwiona jest barwnikiem fluorescencyjnym fluorescyjną, wykazującym zieloną fluorescencję. I jeżeli fosfatydyloseryna znajduje się po zewnętrznej stronie błony komórkowej,
Wtedy aneksyna do niej się przyłącza i obserwujemy jasny, zielony sygnał. W badaniu tym stosuje się również drugi barwnik, jodek propidyny, który jest barwnikiem kwasów nukleinowych, jednak ma on tę właściwość, że nie może on przeniknąć przez nienaruszoną błonę komórkową, która zachowała swoją integralność. I pomimo tego, że w błonie komórkowej mogą zajść zmiany symetrii, przemieszczenia jednej fosfatydyloseryny ze strony wewnętrznej do zewnętrznej, ale jeśli zachowuje ona ciągłość, wówczas barwnik jodek propidyny nie może wniknąć do tych komórek. W ten sposób rozróżnia się komórki we wczesnym stadium procesu apoptozy oraz w późnym stadium, kiedy następuje już przerwanie integralności tych błon i wybarwienie kwasów nukleinowych i obserwujemy wtedy fluorescencję czerwoną. Jak widać, w populacji kontrolnej praktycznie nie zaobserwowaliśmy niewielką ilość komórek barwiących się tymi barwnikami, czyli komórek apoptotycznych, a po podaniu 5 mikromoli sulforafanu obserwujemy, że większość komórek znajduje się bądź we wczesnym stadium apoptozy, bądź już w późnych stadiach. Co świadczy o tym, że zaszedł proces apoptozy aż do momentu zmian w błonie komórkowej. Podsumowując, wszystkie wyniki tych badań pokazują, że sulforafan działa jak substancja chemopreventywna, ponieważ z jednej strony w mniejszych dawkach aktywuje enzymy drugiej fazy detoksykacji, co wykazało badanie aktywności enzymu reduktazy chinonowej oraz badanie poziomu glutationu wewnątrzkomórkowego. Z drugiej strony w wyższych stężeniach indukuje on proces apoptozy i apoptoza w tych komórkach po podaniu sulforafanu przebiega szlakiem od mitochondriów poprzez aktywację caspase aż do zmiany symetrii błony komórkowej. I wszystkie te badania pokazują, że sulforafan być może będzie mógł w przyszłości po dokładniejszym przebadaniu być stosowany jako substancja chemopreventywna i to zarówno u osób z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, jak też u osób, które nie znajdują się w tych grupach.